Chciałem zadać pytanie, czy pan starosta planuje już dzisiaj kolejne remonty ulic na terenie Augustowa zarządzanych przez powiat. Wiem, że pojawił się pomysł remontu ulicy Młyńskiej, gdzie w przyszłym roku ma zostać przeniesiony Urząd Miasta. Oczywiście, panie Bartoszu, pracujemy w ramach programu długofalowego przyjętego wcześniej, opracowanego przez Zarząd Powiatu i jesteśmy gotowi ze zgłaszaniem zadań z roku na rok. Tak było i w tym roku, w momencie, kiedy pan wojewoda podlaski ogłosił nabór do nowej edycji, wystąpiliśmy do samorządów gminnych z wnioskami o spisem o składanie propozycji wspólnych realizacji. Tak zawsze czynimy, że pytamy społeczność gminną, jakiej drogi by oczekiwała. Nie my narzucamy, nie narzucamy wyboru, sugerujemy czasami, żeby wybierać te rozwiązania, które są pod względem czy to ekonomicznym, czy komunikacyjnym najważniejsze, ale wsłuchujemy się w zdanie społeczności lokalnych i te samorządy, które odpowiedziały pozytywnie na nasze pismo, które zadeklarowały partycypację finansową, zostaną te wnioski złożone w dniu dzisiejszym. Już zostały złożone, tak? Już zostały złożone. Są to odcinki drogowe na terenie gminy Nowinka, a więc kontynuacja modernizacji drogi idącej z Nowinki przez Podnowinkę Ateny w kierunku Bryzgla. Następnie na terenie gminy Sztabin pragniemy zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z samorządem gminnym zbudować most w Jagłowie. To jest bardzo duża inwestycja. Most na rzece Biebrzy długości 46 metrów z dojazdami. Łączna wartość tej inwestycji to jest 8 milionów złotych, a więc bardzo duża inwestycja, ale niesłychanie ważna dla mieszkańców gminy Jagłowo. I na terenie gminy Płaska fragment drogi Gruszki Rubcowo-Skieblewo, zaś na terenie gminy Bargów Kościelny odcinek drogi do Kamionki. Na te zadania samorządy gminne dały deklarację partycypacji i mogliśmy je zgłosić. Natomiast jeżeli chodzi o dokumentację, generalnie o ulicę Młyńską, posiadamy dokumentację, jest do domówienia sprawa oświetlenia i sprawa partycypacji. Tutaj zakładamy, że wspólnie z samorządem miejskim będziemy rozmawiać do następnej edycji. Czasu jest dużo, a więc pewnie w tym czasie będzie można domówić więcej szczegółów, tak żeby nie było takiej sytuacji dyskusyjnej, jak w przypadku ulicy Wojska Polskiego. Czyli jest planny remont, tak? Jeśli ja dobrze zrozumiałam, ten Młyński. Przepraszam, bo jakoś tak się zakręciłam. Panie redaktor, wszystkie remonty są realne pod warunkiem, że się sporządzi dokumentację i się zabezpieczy środki finansowe. To jest ulica miejska, położona w centrum miasta, ulica dosyć długa, a więc też będzie to zadanie kosztochłonne. Stąd też musimy domówić się co do zasad przebudowy tej ulicy, co do zasad partycypacji. Jeżeli te kwestie będą ustalone, zarząd powiatu zgłosi tę ulicę do Funduszu Dróg Samorządowych. A jaki jest termin zgłaszania? Wczoraj. To wczoraj było, tak? Czyli nie została zgłoszona? Nie została zgłoszona, ponieważ nie zostały, zostały wypełnione te elementy, o których mówiłem, czyli nie została dokończona dyskusja na temat oświetlenia i sposobu finansowania. Czyli pani starosto, to będzie czy nie będzie? Tak, nie, no, odpowiedziałem jasno, że w tym roku zostały złożone wnioski. Na drogi, te drogi, które, które wymieniłem. Natomiast jeżeli chodzi o ulicę Młyńską, wymaga doprecyzowania sprawa oświetlenia i sprawa finansowania. Dwie rzeczy podstawowe. Z tym oświetleniem jest problem, bo sobie może by zrezygnować w ogóle. Przepraszam. Pani redaktor, to już wniosek w gestii pana burmistrza. Mogę się wypowiedzieć na ten temat. Tak. Już kiedyś była dyskusja. To, na który samorząd spadnie zadanie wybudowania oświetlenia? Ale nie ma żadnego jakby problemu. Finansujemy oświetlenie uliczne, tylko chcemy, żeby w wnioskach o dofinansowanie ze środków budżetu państwa znalazło się również oświetlenie, żeby nie finansować 100% inwestycji, tylko połowę, żeby połowa pochodziła z dotacji otrzymanej za pośrednictwem wojewody Skarbu Państwa. I taką deklarację złożyliśmy dla samorządu powiatowego,
Rzeczywiście inwestycja jest droga, miasto ma co robić, mocno się zastanawialiśmy nad tym, ale doszliśmy do wniosku, że jest to na tyle ważna inwestycja dla miasta, że będę przekonywał Radę Miejską do tego, żeby środki na partycypację w tej budowie się znalazły. Ja się, jeżeli mogę, pani redaktor, ja się cieszę bardzo, bo przejrzałem rano w ramach serwisu prasowego wypowiedź pana burmistrza w dzienniku powiatowym, gdzie pan burmistrz mówi, że pan się przekonał do Wojska Polskiego. Dzisiejsze spotkanie chyba jest tego... I to bardzo dobrze. Właśnie to chcę podkreślić, to spotkanie jest tego najlepszym przykładem. Ja myślę, że tak samo będzie z ulicą Młyńską. Nie ma żadnych przeszkód, żeby oświetlenie było finansowane tak jak w przypadku Wojska Polskiego. W momencie, kiedy to żeśmy uzgodnili, złożyliśmy nowy wniosek po to, żeby tak to się stało. Jest to zadanie przekraczające 5 milionów złotych.